dobrze. Tradycyjnie zaczyna się to ciężka praca, bo najczęściej to trwa, szczególnie w tym pierwszym okresie, takie przygotowanie ogólne, gdzie pracuje się nad siłą ogólną, nad wytrzymałością ogólną, no oczywiście nie zapomina się o piłkach. Zapominamy o takiej intensywnej pracy, bo właściwie od następnego tygodnia, już od wtorku do piątku, dwa razy dziennie zajęcia się odbywają. W tym tygodniu tylko we wtorek, czwartek, dwa razy dziennie zajęcia, a tak to już każdego dnia mamy zajęcia treningowe. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim praca nad tymi cechami motorycznymi. Myślę, że potrzebny był ten odpoczynek, nie tylko nam jako trenerom, ale także i zawodnikom, więc powrót tych zawodników do zajęć jest dużo bardziej pozytywny niż to było do tej pory. Myślę, że te wyniki, które tam miały wpływ nie tylko na zachowanie mentalne, ale także i te boiskowe, które widzieliśmy. Odpoczynek doprowadza do tego, że widzimy u nich taką jakość, świeżość tej pracy i chęci pracy. Wrócili po wakacjach złaknieni treningu, złaknieni piłki. Nie ma nigdy żadnych problemów i w minionych latach nie było problemu z jakimś zaangażowaniem. Zawsze taka przerwa noworoczna, świąteczna dobrze wpływa na zawodników. Widać, że przyjechali przede wszystkim dobrze przygotowani, bo każdy z nich miał rozpiskę na okres przejściowy. Widać, że sumiennie podeszli do swoich zadań. Chętni, pracowici, wszyscy chcemy zapomnieć o tej rundzie jesiennej. Fajnie zaprezentować się w rundzie wiosennej. Cel jest jeden, utrzymanie zespołu w drugiej lidze. Wydaje mi się, że w miarę szybko uda nam się go zrealizować i wtedy będziemy myśleć o jakichś innych, bardziej ambitnych celach. Bardzo fajne było to, że rundę zakończyliśmy też VIP testem, mieliśmy określone wyniki. Został przeze mnie przygotowany plan pracy w okresie przejściowym dla każdego z poszczególnych zawodników. Dodatkowo ci zawodnicy byli monitorowani przeze mnie, czy wykonują tą pracę. Pracowali na specjalnych urządzeniach, wysyłali codziennie po pracy swoje wyniki, więc było bardzo łatwo zobaczyć, jak na jakiej zawodnicy, na jakim pracują tętnie, czy realizują zadania, które mają zlecone. I to, co rozmawialiśmy wczoraj z trenerem po wynikach, było bardzo fajne, że to, co zostało dla nich przygotowane, fajnie zaakceptowali i okazało się, że te wyniki, które były na zakończeniu okresu, przy ostatnim VIP teście, były lepsze niż na zakończenie teraz. Z
tych obiektów naszych mamy, uważam, doskonałe warunki do dobrego przygotowania się do sezonu, a czy będzie ostro, wydaje mi się, że na pewno mocniej niż normalnie w mikrocyklu startowym, no bo po to jest ten okres przygotowawczy do sezonu, dość długi, bo trwający no, 8 tygodni. To jest stosunkowo duży okres, także w pierwszej fazie, szczególnie w miesiącu styczniu, to będzie taka cięższa praca. No i się będzie schodzić z tych obciążeń, tym bardziej, że wchodzą mecze już kontrolne, już zaczynamy za 2 tygodnie pierwszy mecz kontrolny, Odesowi zaczynamy. Przygotowujemy się normalnie, sprawdzonym mikrocyklem. Trochę nam ta pogoda, troszeczkę te przygotowania zaburza, ale wydaje mi się, że każdy zespół na początku stycznia z tymi problemami się zmierza. Jakichś innowacji wielkich tutaj nie ma. Tak jak powiedziałem, chcemy być bardzo przygotowani, bardzo dobrze przygotowani na każdy wiosenny mecz. Analizowaliśmy wspólnie ze sztabem, co zostało zrobione wcześniej, co nie zostało zrobione. Wdrożyliśmy to teraz w ten proces okresu przygotowawczego i mam nadzieję, że to, co robimy pod względem siły i ogólnym przygotowania motorycznego, pozwoli zawodnikom jeszcze lepiej wskoczyć na wyższy poziom i wytrzymałościowy, szybkościowy i siłowy, którego, jak widzimy, mieliśmy okazję zobaczyć, troszeczkę brakowało w poprzednim roku. Na pewno jakieś tam rozstania się z klubu odbędą, to myślę, że nawet w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o pozyskanie zawodników, to na pewno rozglądamy się z zawodnikami jednym defensywnym na środek obrony z inklinacjami na środek pomocy, czyli zawodnikiem defensywnym. I tutaj trwają rozmowy i też będziemy na pewno tutaj w tej materii coś robić. No i z dwóch zawodników ofensywnych rozglądamy się oczywiście za napastnikiem, za no, zawodnikami ofensywnymi, czyli boki, skrzydła, także ogólnie rzecz biorąc jakieś planujemy około minimum 2-3 transferów, żeby wzmocnić tą drużynę. I mamy na uwadze 2-3 nazwiska, które ewentualnie pojawią się czy na testach, czy na jakimś okresie na meczach kontrolnych. Mam nadzieję, że będą to zawodnicy, którzy rzeczywiście będą wzmocnieniem tej drużyny, bo zawodników na uzupełnienie składu to nie potrzebujemy. Na zawodników na pewno, którzy będą rzeczywiście mocnymi punktami w nadchodzących meczach mistrzowskich. Bo jak jeszcze raz powtarzam, tych meczy jest nie za wiele, od pierwszego meczu musimy grać dobrze, grać skutecznie i wygrywać mecze. Musimy takich zawodników szukać, przede wszystkim piłkarsko mocnych, charakterologicznie mocnych, jak przede wszystkim no, na których będzie opierać się gra. Tak, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, rzeczywiście podjęliśmy tu decyzję o rekonstrukcji. No niestety tutaj można powiedzieć łączenie obowiązków Łukasza Androwskiego, czyli grającego trenera, no w 100% się nie sprawdziło, ale pewnie też wpłynął na tą cenę wynik, bo jeżeli chodzi tutaj o pracę Łukasza, no to ogólnie rzecz biorąc mogę mówić w pozytywach. Także ogólnie rzecz biorąc musieliśmy tutaj rzeczywiście po prostu zmienić jakby drugiego trenera, asystenta, trenera Gąsiora i w związku z tym, że Łukasz Szymczak od jakiegoś czasu tutaj można powiedzieć mocno działa w strukturach klubu, dobrze radzi sobie z drugą drużyną, zresztą zrobił awans i teraz też jest liderem, także ogólnie rzecz biorąc zna chłopaków, także ogólnie uznaliśmy, że warto po prostu go obsadzić na tej pozycji, no i na jesień dołączył Łukasz Wilk, trener przygotowania fizycznego, który u nas też pracuje w strukturach z młodzieżą. Także ogólnie rzecz biorąc, jakby ta trójka będzie stanowiła o sztabie, plus oczywiście trener bramkarzy niezmiennie Kamil Beszczyński. Łukasz Wilk doszedł jeszcze w trakcie rundy jesiennej. Jest to trener odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne drużyny, motorykę, te cechy motoryczne. No i fajnie, że doszedł do nas Michał Szymczak, który jest aktualnie trenerem grup młodzieżowych w naszym klubie, jak również trenerem drugiej drużyny.
i ten łącznik tenera jakby drugiego, pierwszego zespołu, a tenera drugiej drużyny będzie bardziej płynny, bardziej kiedy na co dzień będzie się współpracować z tymi trenerami. Moja rola w Siarce Tarnobrzeg jest, polega na tym, że przygotowuję piłkarzy pod względem motorycznym, siły, wytrzymałości i szybkości. Także tutaj bardzo się cieszę, że mogę współpracować już przed końcem poprzedniej rundy, przygotowując tych zawodników do pracy i teraz kontynuuję swoją pracę. Naszym celem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest stworzenie tym zawodnikom jak najlepszych warunków do rozwoju i wyposażenie w niezbędne fundamenty gry, tak jak technika, taktyka i przygotowanie motoryczne, czym ja się w chwili obecnej zajmuję. Wracam od pamiętnego 2012 roku do sztabu pierwszego zespołu. Serduszko to już wcześniej zabiło, wtedy kiedy zostałem poinformowany, kiedy dostałem propozycję w ogóle zostania drugim trenerem Siarki Tarnobrzeg. Wejście miałem bardzo łagodne, zarówno cały sztab pierwszego zespołu, jak i zawodników tworzących kadrę pierwszego zespołu znam bardzo dobrze, przecież grają u mnie w meczach drugiej drużyny, jestem na każdym meczu Siarki. Więc tutaj absolutnie żadnego problemu nie było. Bałem się troszeczkę współpracy, tak? Bo wiem, że to jest bardzo charyzmatyczny trener, mający własne zdanie, własne zasady i super, dlatego jest w tym miejscu, w którym jest i miał takie wyniki, jakie ma i szacunek u zawodników, dlatego ja cieszę się, że mogę współpracować z takim trenerem. Bardzo duży, każdy trening, każdy dzień, który spędzam w jego obecności, wiele się uczę. Z trenerem się już ładnych parę lat znamy, mieliśmy ze sobą cały czas kontakt z racji tego, że byłem opiekunem zespołu rezerw, to co tydzień spotykaliśmy się na jakichś tam rozmowach. Powiem szczerze, bardzo dobrze mi się współpracuje. Trener Gąsior, ten, którego znamy tak oficjalnie, a trener Gąsior w szatni, to jest zupełnie inny człowiek. Ja ze swojej strony byłbym idiotą, gdybym nie chciał skorzystać z olbrzymiego doświadczenia, którego ma niewątpliwie trener Gąsior. Chcę mu pomóc, chcę pomóc zespołowi, ale również chcę coś tam dla siebie ugrać w postaci tej wiedzy, którą niewątpliwie trener Gąsior posiada.